1 września ruszy klasa składająca się od 10 do 15 uczniów. W ramach naszej szkoły to będzie specjalizacja, gdzie uczniowie będą uczyli się oprócz normalnych przedmiotów typu język polski, matematyka, informatyka, biologia, będą mieli także 5 przedmiotów specjalistycznych typu podstawy kryptologii, historia kryptologii, systemy informatyczne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zajęcia będą prowadzili nauczyciele z Akademii Jakuba z Paradyża oraz z drugiego liceum, w zależności od tematyki. No i chcemy w ten sposób przygotować rzeczywiście przyszłe kadry dla polskiego państwa, jeśli chodzi o obronność w cyberprzestrzeni. Budżet projektu to jest 80% kwoty pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej, 20% samorząd lokalny i tutaj mamy już oczywiście zgodę pana prezydenta, mamy zgodę radnych, więc w 80% pokryjemy zarówno koszt nowoczesnego wyposażenia, to będzie myślę najnowocześniejsza pracownia informatyczna w całym województwie lubuskim, w związku z tym, że będą odpowiednie wymagania sprzętowe do spełnienia, ale też oczywiście z tych środków sfinansowane zostaną wynagrodzenia dla nauczycieli, na przykład też dostęp do internetu, czyli generalnie wszystko to, żeby ta klasa mogła funkcjonować i efektywnie kształcić. Wydaje się, że w tym świecie, w którym żyjemy, to jest bardzo ciekawa dyscyplina i bardzo przyszłościowa, jak to mówią rodzice zwykle swoim dzieciom. Z tej racji, że po pierwsze łączy w sobie kwestie dotyczące informatyki, programowania, funkcjonowania w tym świecie internetu, a po drugie również łączy się z możliwością pracy dla wojska, a to jak wiadomo zawsze daje pewną gwarancję, stabilność. No i też ogromne możliwości, jeśli chodzi o to, co się robi, no bo jeśli chodzi o państwo, no to myślę, że tutaj wojsko stanowi główną siłę, która rozwija się w oparciu o środki rządowe, tak to nazwijmy.